mi światłem być, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Przyjemnie tak poodpoczywać całe 9 długich miesięcy pracy, aż w końcu mogę się poopalać. No dokładnie. Wiesz co, Madziu, ja też się cieszę, bo tak, szkoła się skończyła, tak. Uczniowie wyjechali na wakacje. Jest cisza i spokój. Och. W szkole cisza i spokój. Na dłuższą metę też to by było nudne, ale te 2 miesiące to wszyscy się cieszymy z tego, że są przecież wakacje, nie? Oj, tak, tak. Można zwiedzić tyle ciekawych miejsc. My dzisiaj pod palmami i grzeje to słoneczko. Pięknie. Poszedłby ksiądz po jakieś lody albo lemoniadę. Pójdziemy, myślę, bo tam jest pełno budek z lodami, z jakimiś tam napojami zimnymi. To wszystko kupimy, rozłożymy kocyk. A może nawet jeszcze nie ma tak dużo ludzi, bo jest dopiero wczesny ranek, więc myślę, że za chwilę ubierzemy się w stroje kąpielowe. No ja tylko ściągnę futerko. Oczywiście. I rozłożymy ręcznik tu przy samym brzegu i będziemy moczyć swoje stopy w tej chłodnej wodzie jeziora. Tak, tak. No jeszcze widziałam rowerki wodne, kajaczek. Musimy z wszystkiego skorzystać. Zobacz tam. Tam jakieś trampoliny czy dmuchańce na wodzie. No trochę się tego boję. Wolę ten kajaczek chyba. Tak? Tak, tak. A ja pójdę tam. No, ksiądz to się niczego nie boi. Pamiętam zimą, jak szybko jeździł na nartach. No, a ty też ze mną jeździłaś. Pamiętasz chyba? Pamiętam, pamiętam. A! I pamiętam, siostrę piję w sutannie! Ha! To było? W habicie, no tak. Była w habicie i jeździła razem z siostrą Michałą. Niesamowite wrażenia. No właśnie, powiemy dzieciom. No niestety, trzeba to powiedzieć. Siostra pija, wyjeżdża, ale niedaleko. No właśnie, te wakacje będą też inne, bo siostra pija musi wyjechać do Zbrosławic. Już w Jedłowniku nie będzie posługiwać. No tak to jest z siostrami i z księżmi, że jak dostaną kolejny dekret, no to muszą iść w kolejne miejsce posługiwać. Ale na szczęście to jest niedaleko, w diecezji gliwickiej, po sąsiedzku i już się umówiłem z siostrą, że gdy się tam zainstaluje we wrześniu, to pojedziemy tam z wizytą. Oj, tak, tak. Ha! Ciekawe, co by było, gdybyśmy całym autokarem tam przyjechali. Tak się może stać. Tak, tak, to jest nasza tajemnica. No, my też jeszcze pojedziemy w inne miejsca. Mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy gdzieś w góry. Myślę, że w góry, bo mamy ten zaległy Skoczów. Tak, tak, tam musimy odwiedzić siostry. Tak? Mhm. No potem myślę, że wybierzesz się ze mną na pielgrzymkę. Na zresztą siostra też idzie na pielgrzymkę jeszcze tak? W lipcu, 3 lipca to fajnie. Wychodzimy do Częstochowy. Ale musisz kopytka nasmarować. Tu jakieś tam, czy podbić może, nie wiem, co się no robi nie z kopytkami. Wiem. A może siostra mi jakieś buciki załatwi? A może tak. Sportowe? No. Nie, damy radę. Wakacje to fajny czas. Super. Można ale tyle ciekawych rzeczy robić. Myślę, Madziu, że musimy też parę słów powiedzieć do naszych dzieci. Bo my cały czas jesteśmy na antenie, a rozmawiamy tylko ze sobą. No i tylko o wakacjach. No właśnie. A, to ja jeszcze coś o wakacjach, bo to ważne. Ja mam taką prośbę do wszystkich dzieci, bo ja bardzo, ale to bardzo lubię dostawać kartki, takie pocztówki. I bardzo prosimy, ja i myślę, że ksiądz się przyłącza. Proszę wysyłać pocztówki, pozdrowienia z wakacji na adres probostwa. Ulica Księdza Roboty 6 i można zaadresować do naszej owieczki Madzi. Tak, tak, czekam. Tam, gdzie będziecie, to poślijcie pocztówki, a jak ktoś nie da rady pocztówki posłać, to przynajmniej jakieś zdjęcie na naszą stronę internetową. Super, będę się bardzo cieszyła. No, ale myślę, że musimy o jednej ważnej sprawie powiedzieć. Tak jest, bo wakacje to nie jest czas wolny od Pana Boga i
Nie będzie może wspólnych takich mszy dla dzieci teraz przez te 2 miesiące, ale w każdą niedzielę te msze są odprawiane w kościele, nie tylko w Jedłowniku, ale w całej Polsce i tak naprawdę na całym świecie. Tak. No, w niektórych miejscach może to jest bardziej utrudnione. A jak się dobrze poszuka, to na pewno się znajdzie. Dokładnie, więc zapraszamy Was do tego i zachęcamy z całego serca, żeby nie zapominać o Panu Bogu, o codziennej modlitwie, o tym, że jak będziecie w jakichś miejscach, żeby też nawiedzić czasem kościół albo jakąś kapliczkę, no i w niedzielę uczestniczyć we mszy świętej, bo to jest najważniejsze. To jest bardzo, bardzo ważne. Dla każdego chrześcijanina, dla każdego katolika. Odpoczynek jest ważny, ale myślę, że odpoczynek połączony z Panem Bogiem jest najfajniejszy. Tak jest, dokładnie. To co? Pozdrawiamy wszystkich? Pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji. Słonecznych!